Ja tą książkę pisałam bardzo długo, bo aż 10 lat. Wszystko zaczęło się od tego, że ja jakby zupełnie przypadkiem trafiłam na wojnę w Bośni, znaczy kazano mi się nią zajmować. I potem jakoś tak już poszło, że zaczęto mnie wysyłać, redakcja zaczęła mnie wysyłać w inne zapalne regiony świata, więc miałam porównanie, bo byłam i na Bliskim Wschodzie, i byłam w Bośni. Potem po ataku na World Trade Center wysłano mnie do Nowego Jorku i ja zaczęłam zauważać takie podobieństwa, które wydawały mi się strasznie bardzo znaczące. Zaczęłam zauważać, że mechanizmy wojny są bardzo podobne, gdziekolwiek, w jakiej kulturze, w jakim czasie by ona się nie odbywała, zachodzą bardzo podobne zjawiska. No i ludzie, którzy też są z bardzo różnych kultur przecież, z różnych cywilizacji wręcz, też reagują w pewnych sytuacjach bardzo podobnie. I to mnie wszystko szalenie zainteresowało. Kiedy zaczęłam to układać tak pojęciowo, dzieląc to na rozdziały poświęcone ludziom, czy poświęcone rzeczom, czy poświęcone miejscom, to myślę, że bardziej uwydatniłam właśnie uniwersalizm tego, o czym piszę. A z drugiej strony, ja tam na końcu w posłowie piszę, że ta książka powstała z moich wyrzutów sumienia, że po pierwsze wyjazdy w tamte regiony były dla mnie wielką przygodą jednak, mimo wszystko, mimo tych dramatycznych ludzkich przeżyć, które tam, i tragedii, które obserwowałam. I dlatego chciałam tym ludziom jakby oddać sprawiedliwość, czy sprawić, żeby zostali upamiętnieni, żeby czytelnicy mojej książki mogli zobaczyć moimi oczami tych ludzi, których ja widziałam, i pomyśleć o ich losie na wojnie. Po tym wydaje mi się też, że no teraz mamy takie wielkie szczęście, że żyjemy już kilkadziesiąt lat w pokoju. Ja jestem optymistką z natury, ale wcale mi się nie wydaje, że pokój jest dany raz na zawsze, więc o wojnie trzeba pisać i trzeba o niej czytać. No więc ta książka w recenzjach jest, często autorzy recenzji podkreślają, że to jest książka o wojnie napisana oczami kobiety. I jakby ja, kiedy zgłaszałam pomysł wydawnictwu, sama tak napisała, więc z tego powodu tak to zostało sformatowane. I ja sama, kiedy pisałam, wielokrotnie tutaj w książce się powoływałam na Swietłanę Aleksijewicz, którą wielbię i bardzo się cieszę, że dostała Nagrodę Nobla. Zwłaszcza na jej książkę Wojna nie ma w sobie nic kobiety, w której ona zbiera relacje żołnierek z Armii Czerwonej. Na początku swojej książki, ale też wielokrotnie w trakcie zbierania tych relacji podkreśla, że jej zdaniem ten punkt, kobiecy punkt widzenia jest inny od męskiego, dlatego że kobiety właśnie są bardziej wrażliwe na detal, na przedmiot, na, no tak jak się potocznie mówi, tak, że kobiety są bardziej empatyczne. I mi się wydawało, że ona ma rację, zwłaszcza, że w przypadku pamięci o II wojnie światowej w Związku Radzieckim i potem w Rosji, to ona została propagandowo bardzo zawłaszczona na rzecz mężczyzn, tak? To znaczy pamiętano o wysiłku wojennym mężczyzn, ten kobiecy został troszeczkę zepchnięty na dalszy plan. A ten męski wysiłek wojenny jeszcze został tak ubrany w kostium właśnie taki narodowo-patriotyczno-martyrologiczny, czyli wielkie bitwy, wielcy stratedzy, bohaterscy żołnierze. Natomiast ta opowieść, którą Aleksijewicz wyciągała z kobiet o takim na przykład codziennym życiu, o takich codziennych problemach, że na przykład nie było mundurów, mundury były szyte na męskie proporcje, więc zawsze im tam coś zwisało albo było za długie, to takie opowieści były uważane za bardzo takie niewłaściwe. No to przecież to mamy mówić o bohaterach, a nie o tym, że komuś spodnie zwisały. Więc bardzo długo myślałam, że to jest bardzo właściwa optyka, ale potem sobie pomyślałam, że właściwie to nie ma sensu tak sztucznie dzielić. Wszyscy jesteśmy ludźmi i
przydałoby się i kobietom trochę tej męskiej optyki i mężczyznom trochę tej kobiecej. I trudno powiedzieć, jak zresztą jeden z recenzentów zauważył, trudno powiedzieć, żeby na przykład Ryszard Kapuściński nie zwracał uwagi na szczegół, na detal, więc może już zostawmy te podziały w spokoju. To jest po prostu książka o wojnie i o ludziach na wojnie i oczami moimi, czyli oczami człowieka. To jest pamiątka z wojny z Iraku, którą przywiozłam sobie lat temu już naście i ciągle jeszcze nie oprawiłam i nie powiesiłam na ścianie, bo nie miałam czasu, ale kiedyś to zrobię. To jest fragment plakatu, który wisiał w Umkastr w porcie irackim, tam pierwszym przy granicy w Kuwejtem, który pierwszy został zdobyty przez wojska aliańskie. W tej operacji brał udział nasz Grom. I to był wielki plakat, taki właściwie ołtarzyk uliczny przedstawiający Saddama. Nie wiem, czy go tu dobrze widać. To jest Saddam Hussein. Takich artefaktów w Iraku wówczas było mnóstwo. I natychmiast po upadku Saddama zaczęły być niszczone. Ja miałam takie niesamowite szczęście, jak piszę też w swojej książce, o roli przypadku w różnych, także w pracy reportera. Jak już dojechaliśmy do Bagdadu z kolegami, to jechaliśmy przez ten Bagdad, w ogóle nie wiedząc, co się ma stać. I nagle patrzymy przez taką dzielnicę Al-Mansur. I nagle patrzymy po lewej stronie. Stoi ogromny portret, pomnik Saddama Husajna, taki kilkumetrowej wysokości i tłum ludzi w białych galabijach, tłum Irakijczyków, zawiązali mu na szyi taką pętlę ze sznurem, jakby go mieli powiesić, i ciągną za ten sznur i w pewnym momencie posąg się przechyla, w pewnym momencie odrywa się od niego głowa i tak leci jak piłka tenisowa na korcie. To było niesamowite i z takim głuchym hukiem pada na ziemię. To było niesamowite przeżycie pewnie dla każdego, kto tam był, zwłaszcza jeżeli był Irakijczykiem oczywiście, ale też dla nas, bo mówię, myśmy przejeżdżali sekundę, parę sekund wcześniej, byśmy nie zobaczyli tej sceny, a tak mam tą scenę przed oczami do dzisiaj, dlatego ją potrafię tak plastycznie opowiedzieć. To też czasami ludzie mnie pytają, jak to jest możliwe, że ja pisałam tą książkę częściowo, bo częściowo korzystałam z moich tekstów napisanych wtedy do Gazety Wyborczej, ale pisałam ją 10-20 lat po wydarzeniach, które opisuję. One po prostu tak mi się utrwaliły w pamięci, tak mi się wypaliły tutaj w zwojach mózgowych na twardym dysku, że prawdopodobnie będę je w stanie wyrecytować jeszcze za lat 30. Tak działa ludzka pamięć, kiedy jest coś dla niej bardzo ważnego. Zachęcam Państwa do przeczytania mojej książki, nie dlatego, że to jest moja książka, choć oczywiście też, ale dlatego, że wydaje mi się, że chociaż żyjemy już bardzo długo, kilkadziesiąt lat w pokoju, który jest wyjątkowy pod naszą szerokością geograficzną, to jednak no nie chcę zabrzmieć jakoś bardzo pesymistycznie, bo jestem z natury optymistką, ale ten pokój nie jest nam dany na zawsze i warto wiedzieć, co przeżywają ludzie w innych regionach świata, także w tej chwili, a także warto wiedzieć, co przeżywali nasi przodkowie, którzy mieli to nieszczęście, że żyli w czasie wojny, i warto wiedzieć, co może nas niestety czekać w przyszłości, czego oczywiście jak najbardziej ani sobie, ani nam nie życzę.